Dzień dobry Państwu. Dzisiaj odpowiadam na prośbę o nagranie odcinka z Efezjan 6, 13-17, którą jeden z naszych przyjaciół w komentarzu umieścił. Zatem zaczynamy. List do Efezjan, 6 rozdział, 13-17 wersetu. Ja tutaj trochę rozszerzyłem ten fragment. Chodzi bardziej o Efezjan 6, 10-20. Temat dotyczy zbroi Bożej. W końcu, bracia moi, wzmacniajcie się w Panu i w sile Jego mocy. Przyobleczcie się w całą zbroję Bożą, abyście mogli stanąć przeciwko zasadzkom diabła. Bo nie toczymy boju przeciwko krwi i ciału, ale przeciwko władzom, przeciwko zwierzchnościom, przeciwko mocarzom ciemności tego wieku, przeciwko niegodziwym duchom w niebiosach. I werset 10, 6 rozdziału rozpoczyna ostatni fragment listu do Efezjan i przypomina nam o konflikcie i zwycięstwie Izraela w księdze Jozuego, kiedy to po wejściu do ziemi Kanaan walczyli oni, aby otrzymać obiecane im przez Boga dziedzictwo. Nasze chrześcijańskie właściwe posiadłości w niebiosach, o czym czytamy w Efezjan. Efezjan, pierwszy rozdział, werset 3. Błogosławiony albo błogowysławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Nasze właściwe posiadłości w niebiosach mają tak wielką wartość, że nieprzyjaciel dusz jest zdeterminowany, aby powstrzymać nas od korzystania z nich, a w tej okrutnej walce posługuje się potężnym zastępem złych duchów, demonów. Potężnymi zastępami złych duchów i demonów. Bóg mówi nam o tej strasznej mocy tych zastępów szatańskich, aby uświadomić nam zupełne ubóstwo naszych własnych środków w spotkaniu z wrogiem, ale jednocześnie, aby całkowicie zdać nas na Pana Jezusa Chrystusa, w którym nie ma wątpliwości co do zwycięstwa. I bądźcie mocni w Panu, bądźcie mocni w Panu, to znaczy bądźcie mocno, w pełni poddani Pańskiej władzy, bo właśnie taka zależność, takie poddanie jest prawdziwą siłą wierzącego. To poddanie czyni nas dostępnymi mocy Jego potęgi, czyli otwieramy się wtedy na działanie Bożej potęgi w nas. To poddanie czyni nas dostępnymi mocy Jego potęgi, wewnętrznej, żywotnej siły, nawet w pozornej naszej słabości, która nie jest pokonana przecież przez zło. Ta moc obejmuje zbroję, o której teraz właśnie czytamy w tym fragmencie Efezjan, o której jest teraz mowa jako o całej zbroi Bożej, w której każdy wierzący musi być aktywnie przyodziany jako jedynej ochronie przed przebiegłym podstępem diabła. O tym czytamy w 11 wersecie 6 rozdziału Efezjan. Z kolei cielesna broń i zbroja w tej walce są bezużyteczne, ponieważ konflikt toczy się przeciwko księstwom, zwierzchnościom i władzom, duchowym zastępom zła w niebiosach. To mówi 11 werset. Księstwa odnoszą się tutaj do godności. W tym przypadku chodzi o księstwa i godności demoniczne, których nigdy nie wolno nam traktować z pogardą, o czym czytamy na przykład w liście Judy, 8 rozdział i 8 werset i 9 werset. Tam nie ma, tam jest tylko jeden rozdział. 8 i 9 werset. Pomimo to ludzie ci hołdując urojeniom, podobnie kalają ciało swoje, pogardzają zwierzchnościami i bluźnią istotom niebiańskim. Tymczasem archanioł Michał, gdy z diabłem wiódł spór i układał się o ciało Mojżesza, nie ośmielił się wypowiedzieć bluźnierczego sądu, lecz rzekł: niech cię Pan potępi. Ci zaś bluźnią przeciwko rzeczom, których nie znają, natomiast rzeczy, które w naturalny sposób, jak nierozumne zwierzęta, poznają, gubią
ich. Czyli widzimy wyraźnie, że nie wolno nam lekceważyć tych księstw. Księstwa odnoszą się do godności, w tym przypadku godności diabelskich, demonicznych, których nie wolno nam traktować z lekceważeniem czy pogardą, ale stanowczo mamy stanąć przeciwko nim. Władze są z kolei władzami ciemności. Nie mają one władzy nad wierzącymi, czyli każdy chrześcijanin jest bezpieczny. Nie ma żadnego zagrożenia dla wierzącego. Nie mają te władzy nad wierzącymi. Nie ma mocy przekleństwo nad Jakubem. Chociaż te władze, ta władza i to działanie demoniczne, czyli ta władza, którą sprawują nad niewierzącymi, czyli nad niezbawionymi, nad tymi, którzy nie mają pewności zbawienia, nie mają całkowicie uwolnionych sumień od wpływu grzechu, są niewierzącymi, to ta władza, którą oni sprawują nad niewierzącymi, jest okrutną tyranią, utrzymującą w poddaństwie wielkie tłumy, wielkie rzesze ludzi i oni wykorzystują ich, aby próbować wymusić swoją władzę na wierzących. Fałszywe kulty, które stosują metodę prania mózgu, są biegłe w zmuszaniu ludzi do podporządkowania się ich niegodziwym naukom, tak, że gdy już wpadną w pułapkę, stają się wirtualnymi niewolnikami szatana. Musimy być zatem na straży, aby odrzucić taką władzę zła. Władcy mają do czynienia z administracją. Szatan ma swoją organizację złych sił, która nie powinna być lekko traktowana i używa ludzi do swoich złych celów. Tak, aby kwestionować każdy centymetr drogi, po której wierzący stara się wejść i cieszyć się swoimi właściwymi posiadłościami w niebie. Posiadłości te, których zajęcia szatan stara się nam nie uniemożliwić, to istotne prawdy Pisma Świętego, które nie mogą być poznane inaczej, jak tylko za pomocą duchowych środków, a w codziennej praktyce można je utrzymać tylko przez użycie całej zbroi Bożej. I tutaj 1 Koryntian 2,13 przeczytam. 1 Koryntian, 2 rozdział, 13 werset. Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza Duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę. I przechodzimy teraz do kolejnej części 6 rozdziału Efezjan, od 13 wersetu teraz przeczytam. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli dać odpór w dzień zły i po wykonaniu wszystkiego stać mocno. Stójcie więc, mając przepasane swoje biodra prawdą, i będąc obleczeni w pancerz sprawiedliwości oraz obute nogi w gotowości Ewangelii pokoju. A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą możecie zgasić wszystkie ogniste strzały złego. I weźcie przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. W każdej modlitwie i prośbie, modląc się o każdym czasie w duchu i w tym celu czuwając z całą wytrwałością i z modlitwą za wszystkich świętych i za mnie, aby była mi dana mowa, bym otwierając swoje usta śmiało ogłosił tajemnicę Ewangelii, dla której sprawuję poselstwo w więzach, abym o niej mówił śmiało, jak mówić powinienem. Cała zbroja Boża jest konieczna, abyśmy mogli przede wszystkim wytrzymać. Tak mówi werset 13. Gdyż szatan będzie mocno atakował nawet młodego wierzącego przy jego pierwszej próbie prawdziwego przyjęcia Słowa Bożego i działania według niego. Jak ważne jest, aby od samego początku wytrzymać takie ataki. Czyniąc to, nie możemy jednak samozadowoleniem opuszczać naszej obrony. W rzeczy samej, nawet po całkowitym odparciu nieprzyjaciela, wroga,
nadal jest konieczne, abyśmy stali, stabilnie stali, abyśmy utrzymywali praktyczne zastosowanie Bożej prawdy w naszym codziennym życiu. Dzień po dniu, każdego dnia, dzień po dniu, rok po roku, tydzień po tygodniu. 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Siła dla nóg pochodzi z lędźwi lub silnych mięśni ud. A te mają być przecież przepasane prawdą, jak mówi werset 14. Prawda nie ma być trzymana w luźny, niedbały sposób, ale użyta do utrzymania naszych nawyków i chodzenia pod kontrolą. Napierśnik jest specjalną ochroną dla serca i płuc, a praktyczna prawość w codziennym życiu zapewnia właśnie tą ochronę. I zbyt często nasze emocje lub uczucia mogą nas zwieść, zaprowadzić gdzie nie trzeba, więc działamy z powodu tego, co czujemy w danym czasie, co jest bardzo niebezpieczne. Dlatego musimy chronić się przed uleganiem takim uczuciom, gdy nie są one zgodne ze Słowem Bożym, z Biblią, z Pismem Świętym. Stabilna, praktyczna sprawiedliwość jest jedyną odpowiedzią na tę potrzebę. Jeżeli brak nam tej stabilności, będziemy poddani, podatni na ataki nieprzyjaciela z powodu braku właściwego napierśnika. Pierś, nasze uczucia, nie mogą być prawe, jeżeli nie są chronione przez sprawiedliwość w naszym postępowaniu według Słowa Bożego. Nasze stopy muszą mieć na sobie obuwie bojowe, gdyż podeszwy to takie od spodu, podeszwy stóp są wrażliwe. Jak idziemy gdzieś, to pięty, stopy, no szkodziłyby się o kamienie czy o coś podobnego. Ciernie i osty, ostre kamienie, gorący piasek, niskie temperatury. Wszystko to może mieć negatywny wpływ na nasze chodzenie. Potrzebujemy tego, co chroni nas przed wrażliwymi uczuciami, które mogą nas prowadzić na złe drogi i związki z niewłaściwymi osobami. Taką ochroną jest przygotowanie Ewangelii pokoju. To przygotowanie nie odnosi się do naszego głoszenia Ewangelii, choć oczywiście samo głoszenie Ewangelii jest także bardzo ważne, także bardzo istotne, żeby rozszerzać Słowo Boże i przygotowywać innych ludzi do tego, żeby przyjęli Pana Jezusa i informować ich o zbawieniu w Chrystusie. Ale to przygotowanie nie odnosi się do naszego głoszenia Ewangelii, ale do dobrej nowiny o pokoju, który jest zawsze rzeczywistością w naszych sercach. Ten pokój przynosi nam Pan Jezus Chrystus przez swoje cierpienia i śmierć, co pozwala nam stawić czoło każdej nieprzyjemnej rzeczy bez ustępowania wrażliwym uczuciom. Czuwajmy nad tym, abyśmy zawsze mieli buty na nogach i nie dali się tak łatwo zranić słowami, czynami lub zaniechaniami naszych braci i sióstr w Chrystusie. W Chrystusie Jezusie. Nasi bracia i siostry w Chrystusie Jezusie nie mogą być zranieni naszymi słowami i czynami. Więc czuwajmy nad tym, abyśmy zawsze mieli buty na nogach i nie dali się tak łatwo zranić słowami, czynami lub zaniechaniami naszych braci i sióstr w Chrystusie, z kolei w drugą stronę. Czyli ani my nie powinniśmy ranić, ani także oni nie powinni nas ranić. A także nie powinniśmy ranić niewierzących. Tarcza wiary, która jest wymieniona w 16 wersecie, tarcza wiary, ma być używana jako wszechstronna ochrona, gotowa ugasić wszystkie ogniste strzały diabła, wszystkie ogniste strzały złego, niezależnie od tego, z jakiego kierunku one przychodzą. Wiara jest do tego zdolna, ale tylko dlatego, że działa w oparciu o prawdę Słowa Bożego. I groty szatana są liczne i różnorodne, takie jak subtelne oszustwa, insynuacje, pochlebstwa, zastraszanie, niewłaściwe nauczanie lub kładzenie nacisku na jakieś nieistotne rzeczy, brak równowagi, działanie na emocje, kuszenie do grzechu i wiele innych. Aktywna, czujna ufność w samego Pana
sprawi, że będziemy przygotowani, by właściwie stawić czoła i ugasić te zarzewia. Wierzę Bogu jest wspaniałą ochroną dla każdego wierzącego, gdyż taka wiara zależy od prawdy Jego Słowa Bożego. Hełm zbawienia jest tu też wymieniony, jest ochroną dla umysłu, gdyż zbawienie daje zdolność posiadania prawdziwego punktu widzenia dla rozumowania, choć znów wymaga to bycia prowadzonym przez Ducha Świętego i poddania się Słowu Bożemu. Z kolei świecka filozofia ignoruje potrzebę zbawienia i błądzi w niepewności. Chrześcijanin ma rozumować nie tak jak świat, ale tak jak ten, który jest teraz zbawiony od światowej próżności i pychy i który będzie zbawiony całkowicie od świata. W ten sposób może chrześcijanin zatriumfować nad ludzkimi argumentami i nad wszelką rzeczą wysoką, która się wywyższa przeciwko poznaniu Boga, poddając wszelką myśl w niewolę posłuszeństwa Chrystusowego. Jak czytamy w drugim liście do Koryntian, drugi list do Koryntian, 10 rozdział, chyba 5 werset. I wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. Ale jak w przypadku każdej zbroi, wymaga ona ćwiczeń serca, aby ją założyć i utrzymać. Miecz ducha jest jedyną ofensywną bronią, o której jest tutaj mowa. W wersecie 17. Miecz ducha. I aby użyć tego miecza ducha, aby go użyć, musimy go najpierw przecież mieć. A jest to Słowo Boże, Biblia, Pismo Święte, które tnie w obie strony. Jak mówi Hebrajczyków, 4 rozdział, 12 werset. Hebrajczyków, 4 rozdział, 12 werset. Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż każdy miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. Więc aby właściwie używać go na wrogu, musimy wiedzieć, jak właściwie używać go na sobie, bo jest to miecz obosieczny. Tak ważne jest więc, abyśmy poświęcili czas na dobre poznanie Słowa Bożego, Biblii, Pisma Świętego. Tak, abyśmy przy każdej okazji byli przygotowani z odpowiednim pismem na spotkanie z wrogiem w jakiejkolwiek formie, w jakikolwiek sposób on zaatakuje. Ściśle związane z użyciem miecza ducha, Słowa Bożego, Biblii, Pisma Świętego jest konsekwentna, nieustanna modlitwa i błaganie w duchu, o czym mówi 18 werset. Modlitwa jest wyrazem naszej zależności od Boga żywego, podczas gdy błaganie jest żarliwą prośbą z powodu poważnie odczuwanej potrzeby. Mamy się modlić nie tylko dla osobistych potrzeb, choć to też jest dopuszczalne, ale dla wszystkich świętych, wśród których wiemy, że próby, ćwiczenia i problemy są zawsze obecne, a wróg jest zdeterminowany, aby je oszukać lub zastraszyć. Paweł, wierny i oddany, jak był, czuł się w nie mniejszej potrzebie niż każdy inny wierzący z modlitw świętych. Z pewnością każdy sługa Boży może powtórzyć werset 19 w pragnieniu odwagi i wiary, aby mówić prawdziwie dla Boga. Tajemnica Ewangelii, jeśli rozważamy Efezjan 6 rozdział od 10 do 17 wersetu, musimy wziąć pod uwagę, że w tym fragmencie Paweł pisze o naszym przeciwniku oraz o zbroi Bożej. My potrzebujemy właśnie takiej ochrony, aby bronić prawdy oraz żyć nowym życiem, które stało się naszym udziałem. Nie musimy się bać przeciwnika, gdyż moc naszego Pana jest do naszej dyspozycji. Szatańskie moce, o których tutaj mowa, panują nad światem niewierzących, ale także atakują wierzących. Co mogą nam złego uczynić? Nie są w stanie odebrać nam zbawienia, ale niestety mogą nas odciągnąć od naszego niebiańskiego powołania, a także zabrać radość z zażywania duchowych błogosławieństw.
Dlatego właśnie potrzebujemy całą zbroję Bożą. Nie może brakować w niej żadnej części, gdyż w ten sposób odsłonimy nieprzyjacielowi nasze słabe miejsca i staniemy się celem jego ataków. Wszystkie części zbroi Bożej dotyczą naszego życia w bardzo praktyczny sposób. Prawda Słowa Bożego powinna kształtować nasze postępowanie, a także codzienne życie powinno być nacechowane sprawiedliwością. Jeśli sami żyjemy pod wpływem Ewangelii pokoju, to będziemy mogli we właściwy sposób przekazywać ją tym, którzy nas otaczają. Tarcza wiary mówi o codziennym zaufaniu Bogu, o zawierzeniu Mu w każdych okolicznościach naszego życia. Przyłbica zbawienia z kolei chroni nas przed zwątpieniem w nienaruszalność naszego zbawienia. W końcu posiadamy też miecz ducha, czyli Słowo Boże. Tym słowem zmuszamy przeciwnika do ucieczki. Możemy o tym przeczytać m.in. w Ewangelii Łukasza. Ewangelia Łukasza, 4 rozdział, werset 13. A gdy dokończył diabeł kuszenia, odstąpił od niego do pewnego czasu. To właśnie Słowo Boże zmusiło go do odwrotu. Do wymienionych już 6 części zbroi Bożej dochodzi jeszcze modlitwa. Jest to bardzo ważny element naszego życia chrześcijańskiego, zarówno jeśli chodzi o posługiwanie się mieczem ducha, czyli Słowem Bożym, jak i trwanie w modlitwie. Najlepszym przykładem jest dla nas Pan Jezus Chrystus. Modlitwa charakteryzowała Jego życie jako człowieka zależnego od Boga, co widzimy m.in. w psalmie 109, werset 4. Psalm 109, werset 4. Oskarżają mnie za miłość moją, chociaż ja się za nich modlę. Dlatego i w tym go naśladujmy. Rozmowa z Bogiem może mieć różną formę, na przykład prośby, dziękczynienia czy błagania. Poza tym nie ogranicza się ona jedynie do naszych osobistych potrzeb. Dobrze jest, gdy modlimy się też za innych, dlatego apostoł Paweł poleca siebie w modlitwie Efezjanom, jednak nie prosi ich, by modlili się o poprawę jego sytuacji, na przykład o wypuszczenie go z więzienia, lecz o śmiałe głoszenie prawdy o zgromadzeniu. Wyrażenie tajemnica Ewangelii wskazuje na to, że Ewangelia najpierw musi być zwiastowana, a następnie przyjęta, aby w ogóle mogła zostać zrozumiana kwestia jedności wszystkich wierzących. Jak wspaniały, a zarazem ważny wniosek wypływa z tego właśnie fragmentu. Jeśli pokój, miłość i wiara, które mają swoje źródło w Bogu, będą wzrastać wśród wierzących, to wtedy będą oni szczęśliwi. Prawdziwy pokój między wierzącymi uwarunkowany jest czystością serca oraz szczerością motywacji, z których wypływa nieprzemijająca, niezniszczalna miłość wobec Pana Jezusa Chrystusa, naszego Pana chwały. Także tutaj podsumowując, widzimy, że pierwszą wspomnianą częścią uzbrojenia w 6.14 jest pas prawdy. Nie ma cienia wątpliwości co do tego, że musimy być wierni, trzymając się prawdy Słowa Bożego. Jednak prawda musi także trzymać nas. Naszym zadaniem jest stosować ją w naszym codziennym życiu. Jeżeli będziemy do wszystkiego stosowali sprawdzian prawdy, znajdziemy siłę i ochronę w walce. Druga część uzbrojenia to pancerz sprawiedliwości. Każdy wierzący ma przywdzianą sprawiedliwość Bożą, o czym mówi 2 Koryntian 5, 20. 2 Koryntian 5, 21. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Musimy jednak wykazywać także prawość w swoim życiu osobistym. Ktoś kiedyś powiedział, gdy ktoś ubrany jest w praktyczną sprawiedliwość, jest właściwie nie do pokonania. Słowa nie są żadną ochroną przed oskarżeniami, natomiast dobre życie jest. Jeżeli w naszym sumieniu nie ma przewinienia przeciwko Bogu i człowiekowi, diabeł nie ma w co celować. Dawid ubrał pancerz sprawiedliwości w psalmie 7. Czytamy o tym? Psalm 7.
wersecie 4. Panie Boże mój, jeśli to uczyniłem i jeśli jest bezprawie na dłoniach moich i jeśli odpłacałem złem temu, który żyje ze mną w pokoju i ograbiłem tego, który mnie gnębił bez powodu, niech mnie ściga i pochwyci nieprzyjaciel i wdepcze w ziemię życie moje, a cześć moją w proch obali, sela. Powstań, Panie, w gniewie swym, podnieś się przeciwko zaciekłości gnębicieli moich. Czuwaj, Boże mój, Ty zarządziłeś sąd. I Pan Jezus nosił także ten pancerz sprawiedliwości cały czas, o czym czytamy w Izajasza 59. Izajasza 59, 17. Przyoblógł się w sprawiedliwość jak w pancerz i hełm zwycięstwa włożył na swoją głowę. Przyoblógł się w szatę pomsty i odział się w płaszcz żarliwości. Z kolei w 15 wersecie tutaj widzieliśmy, że żołnierz musi mieć obute nogi, aby być gotowym do zwiastowania Ewangelii pokoju. Wyrażenie to sugeruje gotowość do wyjścia z dobrą nowiną o pokoju, a więc inwazję na terytorium wroga. Kiedy odpoczywamy w swoich namiotach, grozi nam śmiertelne niebezpieczeństwo. Prawdziwe bezpieczeństwo znajdziemy dopiero, kiedy będziemy podążać śladami pięknych stóp naszego Pana, zwiastując dobrą nowinę i ogłaszając pokój, o czym mówi m.in. Izajasza 52 rozdział, werset 7. Jak miłe są na górach nogi tego, który zwiastuje radosną wieść, który ogłasza pokój, który zwiastuje dobro, który ogłasza zbawienie, który mówi do Syjonu, Twój Bóg jest królem. Oraz Rzymian 15, 10, 15, Rzymian 10, 15. A jak mają zwiastować, jeżeli nie zostali posłani? Jak napisano, o jak piękne są nogi tych, którzy zwiastują dobre nowiny. I 16 werset z kolei podkreślamy tutaj, że oprócz tego żołnierz musi wziąć także tarczę wiary, aby kiedy ogniste pociski złego będą zmierzały w jego kierunku, zatrzymały się na tarczy i nieszkodliwe spadły na ziemię. Wiara to w tym miejscu pewne przekonanie na temat Pana i jego słowa. Kiedy palą nas pokusy, okoliczności są nam przeciwne, kiedy atakują wątpliwości, a statkowi naszego życia grozi rozbicie, wiara spogląda w górę i mówi: wierzę Bogu. Także 17 werset. Przyłbica, której dostarcza Bóg, to zbawienie, o czym mówi Izajasza 59. Izajasza 59. Werset 17, już go przed chwilą czytałem. Przyoblógł się sprawiedliwość jak pancerz i hełm zwycięstwa włożył na swoją głowę, przyoblógł się w szatę pomsty i odział się w płaszcz żarliwości. Bez względu na to, jak zagorzała bitwa toczy się wokół niego, chrześcijanin nie upada na duchu, ponieważ wie, że ostateczne zwycięstwo jest pewne. Zapewnienie ostatecznego wyzwolenia powstrzymuje chrześcijanina przed wycofaniem się albo poddaniem się. Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? To czytamy podobne słowa w Rzymian, 8 rozdział. Werset 31. Cóż wtedy na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, kto jest przeciwko nam? Na koniec żołnierz bierze miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Klasycznym przykładem wykorzystania tego miecza jest konfrontacja naszego codziennego życia i konfrontacja naszego Pana z szatanem. Gdy Pan Jezus z szatanem w czasie kuszenia na pustyni, o czym czytaliśmy w Łukasza 4 rozdział, Pan Jezus 3 razy cytował Słowo Boże i to nie przypadkowe wersety, ale odpowiednie fragmenty, które Duch Święty dał mu na tę okazję, o czym czytaliśmy w Łukasza 4 rozdział od 1 do 13. Słowo Boże, termin Słowo Boże nie oznacza tutaj tylko i wyłącznie całej Biblii, choć oczywiście znaczy głównie Biblię, Pismo Święte, ale
także z tej Biblii wybrany konkretny fragment, który najlepiej pasuje do danej sytuacji. I to jest bardzo ważne. A z kolei w 18 wersecie mieliśmy mowę o modlitwie. Nie została ona wymieniona jako część zbroi, ale nie przecenimy jej znaczenia, nazywając ją atmosferą, której żołnierz musi żyć i oddychać. Jest to duch, którym powinniśmy wdziewać naszą zbroję i stawać twarzą w twarz z przeciwnikiem. Modlitwa powinna być nieustanna, niesporadyczna, musi stanowić przyzwyczajenie, a nie pojedyncze wydarzenie. Poza tym żołnierz powinien korzystać z wszelkich rodzajów modlitwy, osobistej i publicznej, planowanej i spontanicznej, wstawienniczej i dziękczynnej, uwielbiającej i pokutnej. Modlitwę należy zanosić w duchu, czyli z jego natchnienia i pod jego kierownictwem. Mechaniczne formułki recytowane z pamięci bez zastanowienia się nad ich znaczeniem nie mają żadnej wartości w walce przeciwko zastępom piekła. W modlitwie musi się przejawiać czujność. Czuwajcie z całą wytrwałością. Musimy strzec się senności, uciekających myśli i zaaferowania innymi rzeczami. Modlitwa wymaga duchowego zaangażowania, gotowości i skupienia. W modlitwie potrzebna jest także wytrwałość. Nie możemy przestać prosić, szukać, kołatać. Mamy prosić za wszystkich świętych. Oni również są wplątani w ten sam konflikt, więc potrzebują wsparcia w modlitwie ze strony towarzyszy. Pismo Święte poucza nas też do pozycji ciała w modlitwie, gdy jest do tego możliwość. Powinniśmy raczej uklęknąć niż siedzieć, albo jeżeli nie ma możliwości uklęknąć, to chociaż stać z szacunkiem, chyba że jest to modlitwa, która wymaga siedzenia, bo nie ma innych możliwości. Także mowa ciała jest ważna, czyli mężczyźni powinni mieć odkrytą głowę w czasie modlitwy, a kobiety powinny mieć nakrytą głowę w czasie modlitwy. Także jest wyraźnie powiedziane, że siostry mają milczeć, gdy jest to modlitwa w zgromadzeniu. Czyli mają milczeć, jak i zakon mówi, wtedy modlą się bracia. Zatem mamy ten przejrzany Efezjan, 6 rozdział od 13 do 18. Mam nadzieję, że odpowiedziałem na to pytanie, więc pozostaje mi życzyć zastosowania go w życiu codziennym z Bogiem. A postscriptum, bo widziałem w jednym komentarzu taką uwagę, co ten telewizor za moją głową robi. Jestem w hotelu, to nie jest mój pokój, nie mam wpływu na wyposażenie. No, zatem pozdrawiam serdecznie w imieniu Pana Jezusa. Z Bogiem.